W związku z tym zaczynamy od konferencji prasowej. Konferencja prasowa zaś wymaga tego, żebyśmy umożliwili mediom rejestrację czystego dźwięku, niezakłóconego pogłosem. I dlatego uwaga, nie będzie w trakcie konferencji prasowej pracowało nagłośnienie w tej przestrzeni. I dlatego, że niektórzy z Państwa tam gdzieś w kolejnych rzędach, szeregach odczują lekkie zniecierpliwienie. Ale proszę, żeby to było tylko lekkie zniecierpliwienie, bo potem płynnym ruchem nasz kandydat z konferencji prasowej przejdzie w konwencję spotkania w wieczór przedwyborczego i Państwo jesteście wtedy głównymi bohaterami tego spotkania. Będzie czas i na zdjęcia, i na zadawanie pytań. Tak, tu witamy się z przyszłością narodu, która też jest obecna na tym spotkaniu. Tutaj niektórzy nawet jeszcze w wózeczkach. Tylko w Konfederacji, szanowni Państwo, tylko w Konfederacji takie rzeczy. A zatem zaczynamy konferencję prasową, nagłośnienie milknie na jakiś czas. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie podczas konferencji prasowej na Rzeszowskim Rynku. Są ze mną profesor Andrzej Zapałowski, jest ze mną pan poseł Grzegorz Braun. Chcę dziś przypomnieć po pierwsze o tym, o czym mówiłem wczoraj w Tarnowie, to znaczy o karcie na rzecz polskiej rodziny. Karta na rzecz polskiej rodziny to dokument, który przedstawiliśmy jako Konfederacja w kampanii w zeszłym roku, 19 marca. Prezydent Andrzej Duda powtórzył nasz gest. Powtórzył nasz gest. Zwracamy uwagę, że rozwiązania zaproponowane w karcie rodziny przez prezydenta Andrzeja Dudy w niewielkim stopniu lub zgoła żadnym przesuwają status quo w kierunku konserwatywnym. Oczekujemy przede wszystkim rozliczania polityków, tych, którzy pełnili najwyższe urzędy w państwie. Oczekujemy rozliczania ich za czyny, a nie za słowa wypowiadane w kampanii wyborczej. Dlatego wczoraj w Tarnowie zaprosiłem prezydenta Andrzeja Dudę do debaty o sytuacji rodziny, o ochronie praw rodziny, o ochronie również osób mających właśnie konserwatywne poglądy. Wiemy, że takie osoby coraz częściej niestety poddawane są presji poprawności politycznej, czy to w miejscu pracy, czy to na uczelniach, jeżeli są wykładowcami. Coraz szerzej wlewa nam się do Polski ten trend zwany progresywizmem światopoglądowym, który z progresem, z postępem nie ma wiele wspólnego. Tak naprawdę jest to regres w dziejach kultury europejskiej, ale sprzedawany pod modnymi hasłami. Wezwałem pana prezydenta Andrzeja Dudę do dyskusji o zabezpieczeniu właśnie ładu społecznego opartego na prawie naturalnym. Na razie tej odpowiedzi nie mamy, ale wierzę, że podczas planowanych 3 debat prezydenckich do takiej dyskusji będzie okazja. Dlatego, że prawicowy, patriotyczny i konserwatywny wyborca w Polsce zasługuje na realną alternatywę i na wybór, który będzie dokonany nie na bazie propagandy w kampanii wyborczej, ale na bazie faktów co do tego, jakie projekty ustaw przedstawił pan prezydent, jakie projekty zdecydował się zawetować i jakie plany ma zamiar realizować. Także co do tego, jak wyszło mu to, co obiecywał w kampanii wyborczej 5 lat temu, a więc przypomnijmy, między innymi wycofanie Polski z niebezpiecznej, zagrażającej naturalnemu ładowi społecznemu w Polsce konwencji tak zwanej stambulskiej, w której literalnie program lewicowy, program skrajnego feminizmu został wpisany do dokumentu prawa międzynarodowego jako obowiązujący nasze państwo akt prawny, z którego nasz rząd już po raz pierwszy w tym roku musiał przed międzynarodowymi instytucjami rozliczać się z realizacji tego programu. I tam między innymi wprost tego traktatu wynika, że rząd nominalnie konserwatywny, przedstawiany w mediach jako prawicowy, ma obowiązek zmieniać nasze zwyczaje, zmieniać naszą kulturę, jeżeli jest ona fundowana na stereotypowym podziale ról. A więc każdy zwyczaj, każdy element naszej kultury, w którym role kobiety i mężczyzny są w naturalny sposób intuicyjny czy historyczny rozpoznawane jako różne, nasz rząd ma obowiązek to zmieniać. I to nas obowiązuje. I obecny rząd nic z tym nie robi. I prezydent Andrzej Duda też nic z tym nie robi. Tutaj powtarzam moje wezwanie do debaty. A teraz chciałbym przejść do drugiej sprawy, którą chcę dziś poruszyć na konferencji prasowej. A w sumie to nawet pierwszej i najważniejszej, ze względu na to, że o niej wcześniej nie mówiłem. A mianowicie do kwestii obronności. Są dzisiaj ze mną ludzie, którzy zajmują się tą tematyką w życiu publicznym.
lub naukowo, jak profesor Andrzej Zapałowski, lub zawodowo, jak poseł Grzegorz Braun, który w Sejmie przynależy do Komisji Obrony Narodowej. Także w tej kampanii zapraszał mnie, żebym przyszedł i wsłuchał się w to, co mówią, a raczej czego nie mówią urzędnicy z Ministerstwa Obrony Narodowej. I dziś, proszę Państwa, chciałem tutaj zaapelować właśnie w Rzeszowie, na rynku, o to, żeby wyodrębnić 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, aby ją wyodrębnić i sformować na jej bazie odrębną, nową dywizję wojskową. Wiemy, że rząd Platformy Obywatelskiej zawężał możliwości obronne naszego państwa, zlikwidował kolejne dywizje. Rząd PiS-u przystąpił do ich odtwarzania, ale nie odbywa się to zgodnie z żadnym logicznym i przejrzystym planem. Dywizja 21. Brygada Strzelców Podhalańskich została włączona w struktury dywizji, których siedziba ustalona została w Siedlcach, stworzonej w dużej mierze na bazie tych brygad, które wcześniej funkcjonowały w dywizji, która wcześniej miała swoją siedzibę w Wesołej. Nie ma w tym większej logiki, natomiast wzmocnienie obronności na odcinku wschodnim wymaga odpowiedniej uwagi. Rząd polski decyduje się w sposób chaotyczny wydawać pieniądze na ogromne przetargi. W większości tak się składa, że w ramach naszej lojalności sojuszniczej wszystko kupujemy od Amerykanów po przepłaconych cenach. Być może jesteśmy jedynym narodem, który jest gotowy dopłacać za obecność zagranicznych wojsk, dopłacać za możliwość łaskawej sprzedaży nam uzbrojenia. Przypomnijmy, że samoloty F-35 wedle szacunków różnych ekspertów będą przepłacone przez polskie wojsko o ponad 6%. My natomiast mamy spojrzenie strategiczne, spojrzenie, z którego właśnie wynika ten postulat rozszerzenia możliwości obronnych poprzez formowanie dywizji właśnie tutaj. Jeżeli popatrzymy na mapę naszego kraju, nasi politycy uprawiają bardzo dużo retoryki wskazującej, że główne zagrożenie obronne dla Polski jest na wschodzie. Tymczasem główne siły rozmieszczone mamy w centrum lub na zachodzie. Tu na wschodzie trzeba wzmacniać naszą obronność. Tu na wschodzie i na południu Polski musimy mieć silny związek strategiczny, takim jest właśnie Dywizja Wojska Polskiego. Wydaje mi się, że stworzenie takiej dywizji wedle planu przedstawionego również przez pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, któremu za moment oddam głos, jest pomysłem ze wszechmiar dobrym. Jeżeli ktoś uważa inaczej, zapraszamy do merytorycznej dyskusji. Jako Konfederacja, jako kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich codziennie podejmuję merytoryczne tematy w kampanii wyborczej. Codziennie pokazuje, że jest możliwa kampania merytoryczna, nie oparta na obietnicach, na populizmie, ale oparta na dobrych pomysłach i dobrym odczytaniu interesów strategicznych naszego państwa i interesów gospodarczych naszego społeczeństwa. Ten styl polityki chcemy pokazać, tym stylem polityki chcemy zwyciężyć z Rafałem Trzaskowskim po to, żeby społeczeństwo miało prawdziwy wybór w drugiej turze wyborów prezydenckich, żeby nie musiało wybierać mniejszego zła, tylko żeby Polacy mogli w wyborach prezydenckich w drugiej turze wybierać większe dobro. Żeby to osiągnąć, chcę pokonać Rafała Trzaskowskiego i wygrać ze wszystkimi innymi kandydatami opozycji po to, żeby właśnie reprezentować opozycję o poglądach ideowych, o poglądach prawicowych w drugiej turze wobec kandydata centrowego, którym jest z mojej perspektywy prezydent Andrzej Duda. Oddaję głos panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, by dodał kilka zdań na temat tego właśnie planu stworzenia nowej dywizji tutaj na ziemi podkarpackiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Rafał Trzaskowski to tradycja demontażu polskiej obronności. Przypomnę, 20 lat temu tutaj na Podkarpaciu była 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, a w Przemyślu 14. Brygada Pancerna. Cztery okręgi wojskowe, które na czas wojny przekształcały się w dowództwa operacyjne. Minister Oleszkiewicz zlikwidował jedną brygadę i dwa okręgi wojskowe. Zaledwie 9 lat temu, w 2011 roku, minister Platformy Obywatelskiej, minister obrony Bogdan Klich zlikwidował ostatnie dwa okręgi wojskowe, zlikwidował pierwszą dywizję zmechanizowaną, która była na ścianie wschodniej, zlikwidował brygadę operacyjną w Lublinie, zlikwidował Wojska Obrony Terytorialnej do końca, zlikwidował znaczną część szpitali wojskowych. Tu na Podkarpaciu już nie mamy szpitala wojskowego. W Przemyślu ponad 100 lat obsługiwał całe Podkarpacie, był szpital wojskowy. W dobie koronawirusa, proszę Państwa, zabrakło. Zlikwidował Wojskową Akademię Medyczną. Proszę Państwa, dzisiaj po kilku latach
odtwarza się na ścianie wschodniej 18. Dywizję Zmechanizowaną z siedzibą w Siedlcach. To są miliardy złotych, które Platforma wyrzuciła i nie ponosi do dzisiaj odpowiedzialności. Odtwarza się w Lublinie Brygadę Zmechanizowaną. Proszę Państwa, dzisiaj na ścianie wschodniej mamy 16. Dywizję w Olsztynie i odtwarza się Dywizję w Siedlcach, do której włączono 21. Brygadę. Proszę Państwa, już generał Skrzypczak wielokrotnie mówił, że Polsce potrzeba co najmniej minimum 5 dywizji. Buduje się 4. Dywizję. Wielu ekspertów mówi, że Polska dla podstawowej wystarczalności obronnej powinna mieć około 8 dywizji. My na razie mówimy o Dywizji Strzelców Karpackich. Przed wojną na Podkarpaciu funkcjonowała 22. Dywizja Strzelców Podkarpackich. Proszę Państwa, jest to niezbędne. Mamy jeszcze, dzięki Bogu, koszary w Rzeszowie, w Przemyślu, w Żurawicy, w Jarosławiu, w Nisku. Teraz odtwarza się Batalion Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Proszę Państwa, można odbudować i powinniśmy odbudować tu właśnie w Rzeszowie Dywizję Strzelców Karpackich. To jest nasz obowiązek, a 18. Dywizja, która tworzona jest w Siedlcach, powinna być tworzona na osi województwa mazowieckiego i województwa lubelskiego. My, Polacy, musimy przejąć odpowiedzialność za siły zbrojne. Kandydat na prezydenta, pan Krzysztof Bosak, jako przyszły zwierzchnik sił zbrojnych, jest to jego z najważniejszych prerogatyw. Dbać, kreować bezpieczeństwo Polaków, wewnętrzne i zewnętrzne. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, raz jeszcze szczęść Boże całemu Podkarpaciu. Jeśli ma Pan Bóg błogosławić, to trzeba Go o to prosić i wiedzieć, o co się prosi. Otóż my dziś tutaj, na rynku rzeszowskim, prosimy o to, żeby suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej miała realne podstawy. Gwarancją suwerenności państwa ma być jego armia. Armia, policja i służby. Administracja, owszem, ale nie biurokracja. Prawo, tak jest, i przepraszam za słowo sprawiedliwość, ale nie talmudyzm biurokratyczny. Tu w Rzeszowie dopominamy się o to, żeby Wojsko Polskie nie było wojskiem podporządkowanym cudzej racji stanu. Bardzo często, mimo opakowania dobrze brzmiących frazesów, to są dyrektywy niejasne, nieoczywiste, budzące wątpliwości co do poszanowania polskiego interesu narodowego. I praktycznie tu właśnie rzeczywistość geopolityczna, gospodarcza, społeczna rzeczywistość domaga się utworzenia kolejnej, wcale nie tak pokaźnej liczby, nie tak długiego rejestru, kolejnej dywizji Wojska Polskiego. Konfederacja, poseł Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji Polskich Narodowców, Wolnościowców, Konserwatystów, Tradycjonalistów, Katolików, kandydat na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, stawia ten postulat, który powinien być postulatem niekontrowersyjnym dla wszystkich realnie myślących, dobrze życzących sobie i własnemu potomstwu Polaków, postulat wzmacniania Wojska Polskiego. Polski żołnierz na polskiej ziemi, a tu w Rzeszowie niechaj zostanie wydany rozkaz, niechaj go kontrasygnuje nowy, przyszły prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, rozkaz tworzenia dywizji, której matecznikiem będzie dostatnie, spokojne, pokojowe, nikomu źle nie życzące Podkarpacie. Podkarpacie w Polsce otwartej, owszem, ale nie na przestrzał i nie dla każdego i nie bezwarunkowo. To jest przesłanie Krzysztofa Bosaka. Głosujcie na Krzysztofa Bosaka teraz, zaraz, 28 czerwca i pomóżcie innym dojść do tych właściwych wniosków,
po to, żeby nie znaleźć się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, bo to byłaby bardzo trudna sytuacja dla polskiego patrioty znaleźć się w sieci fałszywych alternatyw, wybierać między dżumą a cholerą. Wybierzcie państwo nie mniejsze zło, wybierzcie większe dobro, wybierzcie Krzysztofa Bosaka jako rzecznika polskiego interesu, polskiej racji. Polska racja, Konfederacja. Z Panem Bogiem. Dziękuję panu Grzegorzowi Braunowi za to poparcie, szczególnie właśnie tutaj, bo po pierwsze z tej ziemi jest wybrany posłem na Sejm i po drugie dlatego, że zobaczcie państwo, jaka to jest klasa. Obok Artura Dziambora pan Grzegorz Braun był głównym faworytem w wyścigu prawyborów Konfederacji. Rywalizowaliśmy, teraz pracujemy razem, mam pełne poparcie pana Grzegorza. Dziękuję panie Grzegorzu za to. I tacy właśnie ludzie tworzą Konfederację, którzy po prostu podchodzą do tych zadań, które mamy, do tych ról publicznych, jak do zadania, jak do służby. To jest ten etos, który nam przyświeca. To jest ta misja, którą chcemy spełnić. Jeżeli mają państwo pytania, mam na myśli oczywiście dziennikarzy, to postaram się szybciutko odpowiedzieć i przechodzimy niecierpliwie do kontaktu i przemówień z naszymi sympatykami. 105%. Panie redaktorze, 105% na Podkarpaciu nie ma dla nas szklanego sufitu. Wiemy, że ludzie, którzy tutaj mieszkają w naturalny sposób, w mniejszym lub większym stopniu popierają nasze idee. Wiemy o tym z kontaktu osobistego, wiemy o tym z badań opinii publicznej. Tutaj z dumą trzeba mówić o tym, że Podkarpacie jest prawdopodobnie najbardziej konserwatywnym i przywiązanym do tradycji województwem w Polsce. W związku z tym to jest tylko kwestia osobistych wyborów, czy po prostu zdołamy dotrzeć z naszym przekazem do wszystkich rodzin. Często podział idzie pokoleniowo. Starsi bardziej zapatrzeni w PiS, młodsi więcej czerpią wiedzy niezależnie z internetu, chętniej popierają nas. My adresujemy swoją ofertę do wszystkich mieszkańców Podkarpacia. Nie jest tak, by nasz program służył jakiejś jednej konkretnej grupie. Także naprawdę tutaj pan poseł Grzegorz Braun mówi 105%, ja powiem 100%. 100% mieszkańców Podkarpacia, które widzi w nas szansę, a nie zagrożenie, jest zaproszone do poparcia Konfederacji. Ja nie będę wyznaczał żadnego szklanego sufitu, bo ja jestem głęboko przekonany, że on nie istnieje. Panie redaktorze, z jakiej pan jest redakcji, jeszcze mogę spytać? Kwestia Fort Trump, to jest hasło medialne. Fort Trump jako projekt na poziomie dyplomatycznym nigdy nie istniał. My jako obywatele, jako Polacy, polscy patrioci musimy nauczyć się wreszcie odróżniać frazesy krążące w sferze publicznej od rzeczywistych projektów. W sferze amerykańskiej nie było nigdy rozważane, w sferze amerykańskiej polityki, tworzenie żadnego Fortu Trump w Polsce. W amerykańskiej polityce od dawna jest konsensus, aby redukować wojskowe zaangażowanie w Europie. Ten trend w amerykańskiej klasie politycznej powstrzymuje pewna część dyplomatów amerykańskich, tych, którzy pracują lub pracowali w ambasadzie w Warszawie, bo oni wiedzą, jak dla Polaków ważne są zapewnienia, wiedzą, że Polacy kierują się głównie słowami, wiedzą, że Polacy łakną jak kania dżdżu tego, żeby ktoś z zagranicy przyjechał i powiedział, że będzie stawał w ich obronie. Natomiast na poziomie decyzji strategicznej nie było nigdy decyzji o przesuwaniu jakichkolwiek poważniejszych możliwości obronnych z Niemiec do Polski. Raczej od lat rozważa się w amerykańskiej polityce redukowanie zaangażowania amerykańskich żołnierzy poza granicami. Na fali takich haseł prezydent Trump doszedł do władzy w Ameryce i przesuwanie swoich zdolności obronnych z Europy na Pacyfik, bo tam się w tej chwili rozwija rywalizacja strategiczna z Chinami. W związku z czym ja do kolejnych doniesień na temat Fortu Trump podchodzę po prostu bez żadnych emocji, ponieważ to jest hasło, nic więcej. My nie możemy podchodzić emocjonalnie do haseł. My musimy widzieć brutalną rzeczywistość, twardą, taką jaka ona jest. A ona jest taka, że jeżeli sami nie zadbamy o swoją obronność, to nikt za nas z zewnątrz o to nie zadba. Czy są jeszcze jakieś pytania?